Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 10 modyfikacji do farminga. Chociaż mod contest już dawno minął, dalej można pobrać stamtąd mody, które były zgłaszane. A pierwszym na odstrzał tak zwany pójdzie Massey Ferguson. No, nie wyróżnia się on na przykład otwieraną maską, ale ma za to swoje własne koła. Widać, że autor sam je modelował, nie są to te Trelleborg, tylko specjalnie dla tego modelu zostały wykonane. Te przednie mi się bardzo podobają. Może wejdźmy już do środka. Mamy tutaj koguta na dachu na przykład. W środku. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Takie ma odgłosy silnika. No niestety te zegary się nie ruszają, ale za to ma ruchomą oś, jak widzicie. Czyli ta oś reaguje na po prostu otoczenie, reaguje na powierzchnię, po której jedzie, jak widzicie. Wygina się. Bardzo fajna modyfikacja. I lecimy dalej. Kolejną modyfikacją jest kultywator Lemken. No nie ma on tu jakiejś super funkcji typu składanie czy rozkładanie. Niby jest taka funkcja, ale kompletnie nic się nie dzieje po jej naciśnięciu. No, możecie sobie po prostu zakupić taki kultywator, żeby zastępował wam ten z podstawki. Kolejna modyfikacja to przyczepy Marshall. Jedna o pojemności 14,5 tony, druga większa o pojemności 29 ton. Tak oto się prezentują. Różnią się od siebie. No i myślę, że są bardzo fajnie wykonane. Polecam bardzo sobie je pobrać. Kolejna modyfikacja jest chyba najlepsza z dzisiejszego zestawienia. Jest nią ponownie znowu Massey Ferguson, jedynie trochę większy. No może o wiele większy. Co na pierwszy rzut oka widzimy, że jest ładny ogólnie, ale też, że ma panel IC także aktywowany z zewnątrz. Możemy otworzyć maskę, niestety mi to nie działa, nie wiem dlaczego. Jeśli wejdziemy do środka, tak, wszystko działa. Mamy tutaj chowaną kierownicę oraz wysuwaną. Tutaj mamy jakieś przełączniki, ja tego wszystkiego też nie badałem. A, to kierunkowskazy są. O, widzicie? Czekajcie. Nie wiem, czemu nie działają. A, tylko tutaj działają te... A nie! Po prostu takie małe światełka to są, okej. Mamy także otwierane drzwi. No i tutaj pełno przełączników. Niestety większość mi nie działa, więc tak wam nie zaprezentuję. A ogólnie model bardzo ładnie się prezentuje. Polecam wam go bardzo. Niestety co mnie zdenerwowało, to że cena wynosi 0. Nie powinno tak być. Aha, no i jeszcze bym zapomniał o hydraulice. Że to wszystko się tutaj rusza, te joysticki. Jak jedziemy po nierównościach, ładnie koła się wyginają. Naprawdę perfekcyjny model. Najlepszy z całego dzisiejszego zestawienia. Naprawdę wam go polecam pobrać. Nie mam tutaj chyba tego modu na teren zainstalowanym dlatego. Ale ogólnie widzicie, jak to wszystko działa, że ta kabina tak ładnie chodzi. No i możemy w sumie przechodzić do kolejnej modyfikacji. A kolejna modyfikacja to pług firmy Vogelnaut. Taki dwuskibowy. Ma tutaj takie coś jak zakładanie takich dodatkowych części. Nie wiem, do czego one służą. Nie jestem rolnikiem, ale możecie mnie oświecić w komentarzach, tak jak to zrobiliście ostatnio. Te oto części zakładane, nie mam pojęcia do czego służą, ale zaraz wam zaprezentuję, jak ten pług działa w polu. Jak widzicie, taki pług to tylko dla zapaleńców, bo orze to on bardzo małą część. Praktycznie chyba 1 metr, jak tam dobrze pisało. Możemy jeszcze sprawdzić nawet. 1,1 metra, no i widzicie.
nie jest on obrotowy, także widzicie bardzo, bardzo małą część orze. Zaraz wam to jeszcze pokażę. Ten pracownik chyba nie ogarnie i on trochę... Ci pracownicy nie są nauczeni właśnie na takie małe pługi, ale nie, widzicie, że dwie takie skiby zrobi. No, w sumie polecam na bardzo małe gospodarstwa. Okej, kolejna maszyna to kultywator Knoche. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, zapewne nie, ale przynajmniej wam mogę pokazać, jak on wygląda. I to, mam nadzieję, zrobię dobrze. Według mnie jest naprawdę fajny, dość szeroki, no i właśnie pod takiego masyja, bo ten mniejszy raczej go nie uciągnie. Model naprawdę fajnie wykonany, ogólnie polecam na jakieś średnie gospodarstwa, albo wielkie nawet. Okej, teraz pokażę dwie modyfikacje. Pierwszą z nich będzie hydrant. No w sumie pokażę wam też hydrant. A po co na przykład nam taki hydrant? No po to, że jak mamy mobilnego kerszera, możemy go właśnie uzupełnić tą wodą z tego hydrantu. Po naciśnięciu R zaczyna nam się pompować woda do kerszera. No nie wiem, na przykład do 2000 litrów sobie załadujemy. Albo nawet więcej. Cały kerszer mieści 5000 litrów. Ok, no i teraz możemy podjechać do brudnego sprzętu i go umyć. Niestety mikę mam po drugiej stronie, więc teraz sobie tak obrócę. Lepiej. O. No i jak podejdziemy, wciśniemy R. No to także nam się pojawi, ile mamy wody, czyli 2500. No i ta woda spada dosyć szybko, co zaraz zobaczycie, i możemy zacząć myć. Widzicie, w miarę szybko ta woda spada, ale nie, nie jest to jakoś najgorzej. No, trochę krótki jest ten kerszer, ale za to mobilny. Ma krótki zasięg, ale za to jest bardzo... Znaczy, bardzo duży plus za to, że jest mobilny i możemy go pod ciągnik podczepić. O. No i tak właśnie się prezentuje ten zestaw. Tam także hydrant, więc przechodzimy do kolejnej modyfikacji. Okej, naprawdę teraz mam dla was świetną modyfikację na równi normalnie z tym Massey Fergusonem. Oto sieczkarnia Kroin wraz ze ścinarką Kroin w zestawie. No oraz dobrze już nazwana przyczepa Marshall, tak? Na sieczkę. Ok, jak widzicie, ma otwarte drzwi, czyli już ma ten panel IC. Wejdźmy sobie do środka. Ok, ale co ten panel IC nam daje? Możemy sobie tutaj włączyć klimatyzację. Możemy sobie tutaj zasłonkę dać. Możemy włączyć radio. Tutaj chyba nic już, tutaj nie. Tutaj możemy poprzełączać opcje w menu. I to jest naprawdę świetne, że nalicza nam, ile hektarów przerobiliśmy, ile godzin już siedzimy w tej oto maszynie. Możemy także otworzyć te drzwi po prawej i schować kierownicę, czy tam oddalić i przybliżyć, może lepiej to nazwę. Ok, no da się da się podłączyć normalnie przyczepę, tylko niestety dziwnie z tym Marshallem podskakuje ten Kroin. No i sobie mogę wam teraz zaprezentować, jak też ona zbiera, znaczy w sumie ścina tą kukurydzę. Okej, to może teraz wam pokażę, jak działa oto ta maszyna. Dajcie mi tylko rozłożyć. Okej, wysuniemy rurę. Gdzie mogę ją wysunąć? Okej, teraz. Jak widzicie, wszystko chyba zadziała. Nie mogę pracownika zatrudnić. Szkoda trochę. No, nie można. To samemu się pofatyguje. Aha, dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć. Okej, teraz.
ładnie się zbiera. A jak z kabiny to wygląda? Z kabiny to bardzo fajnie wygląda. Szkoda, że to nie jest prawdziwy obraz na tej oto kamerce. Tutaj pewnie jeszcze nie wiem w sumie, ale chyba już są takie kamerki cofania do ciągników. Mi się wydaje, że są. Aha, ale to tylko przełączane na C właśnie, właśnie to. To nie. No czekam, aż zrobią takie prawdziwe kamerki cofania. Czy tam cofania, czy tam podglądu, nie wiem jak to się nazywa. Okej, no i myślę, że wam się modyfikacja spodobała. Mi bardzo. Polecam wam bardzo, bardzo ją sobie pobrać na jakieś duże i średnie gospodarstwa. No i lecimy dalej. Okej, ostatnią modyfikacją są przyczepy Roland. Są to cztery przyczepy o różnej pojemności. Dokładnie wam nie powiem jakie pojemności, bo dziwnie to było napisane. Właśnie w menu zakupu. Wygląda to trochę jakby było na sieczkę, tym bardziej te siatki, chociaż nie, chociaż to jest chyba szkło i siatka. Nie wiem dokładnie. Tu jest szkło na pewno, a tu jest sama siatka? Nie wiem. Ale wiem, że są na zboże. Tak się prezentują. Pewnie o różnej pojemności są. No i tak by się prezentowało dzisiejsze zestawienie. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Jeśli wam się odcinek spodobał, a mam nadzieję, że modyfikacje wam się podobały, które dobrałem, tym bardziej ten Massey Ferguson oraz ta sieczkarnia Krojna, zapraszam was do sekcji komentarzy. Zapraszam was do polubienia tego filmu. Dziękuję za dużą aktywność pod filmami tego typu. No i żegnam się z wami. Na razie.